W dniu dzisiejszym Państwowa Straż Pożarna w Dzierżoniowie otrzymała zgłoszenie o zawaleniu się stodoły w miejscowości Wilków Wielki. Na miejsce zostały zadysponowane dwa zastępy Państwowej Straży Pożarnej oraz zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej z pobliskich miejscowości. Po przyjeździe miejsca zdarzenia zostaną faktycznie zawalone budynek starej stodoły. Nasze działania tutaj polegały na zabezpieczeniu miejsca, sprawdzeniu budynku pod kątem obecności ewentualnych osób trzecich mogących się znajdować w ruinach. Nasze tutaj działania na tą chwilę nie potwierdziły przebywania pod gruzami osób trzecich. Na tą chwilę zadysponowana została również specjalistyczna grupa ratownictwa technicznego, która przyjedzie tutaj dokona powtórnego sprawdzenia tego obiektu. Na miejscu również jest policja. Czekamy również na przyjazd burmistrza miasta Niemczy. Na tą chwilę nasze działania tutaj na tym polegają.